Witam serdecznie. Dzisiaj jestem w lasach niedaleko Krakowa. Postanowiłem w inne miejsce zajrzeć. Pozdrawiam wszystkich miłośników grzybów i spacerów po lesie. I na początek taki ładny, młody labusek. Fajne. I patrzymy dalej. Dzisiaj jest niedziela, 22 września. I zaczynamy grzybobranie. No i mamy kolejnego młodego grzybka. Zobaczcie, jaki ładny. Wysunę dwa. I szukamy dalej. Słychać z dala samochody. Ludzie się zjeżdżają. No i fajnie. No i kolejny łusek, można tu ładny jeden, tutaj jest drugi, a tu jest trzeci. Wszystko młode, które są wyrośnięte z ziemi. Czegoś więcej nie ma. Na razie nie najgorzej. 10 minut w lesie. I nie jest źle. Kolejny fajny borowiczek właśnie. I mamy kolejnego borowika. Tu jest jeden taki piękny, a tu jest obok drugi taki mniejszy. Proszę bardzo. O, taki fajny borowiki. I tutaj taki mniejszy. A tutaj widzimy kolejnego. Labuska. Trzy bardzo fajne, młode borowiczki. I patrzymy dalej. Kolejne dwa piękne, młode. Czy nie ma więcej? Może będzie tu w pobliżu. A teraz mamy takiego fajnego, dużego borowiczka. Zrobione. Można gościa wyrwać. Jaki ładny. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Tym razem kureczka się trafiła. Taka ładna, duża. Może będzie więcej. No, teraz mamy kolejnego. Borowika. Proszę
kolejne dwa prawuski. Tu mamy jednego. Ładnie słońce sobie rośnie. Proszę. To jest jeden. A tu obok. W takim dołku. No proszę, jaka ładna góreczka była i jest teraz kolejny borowiczek. O. Trzeci. Trzy. No może coś jeszcze będzie. No tak sobie tym razem fajnie rośnie. Opa. Troszkę zjedzony przez ślimaki. Ale to nic. Całkiem fajny. Taki fajny, ciemny okaz. Borowiczka, proszę bardzo, jak ładne. No ładny, duży. Zobaczymy dalej. Tym razem trafiły mi się na ślatki. I następny fajny borowiczek. Proszę, ładny. Oczywiście ma lokatora. Trzeba go zsunąć. No, to jest piękna sprawa. Fajnie się tak zbiera grzyby. Borowiki, maślaki, czasem kurka, czasem podgrzywek. Tak można zbierać. Lubię różnorodność grzybobrania. A nie, jeszcze sekundkę, już chciałem się pożegnać, a widzę kolejne dwa piękne borowiczki. No, takie braciszki. O, nawet trzy. Cała trójca. Pięknie wyrosła, czyli razem były cztery. No tu skoro cztery, to może będzie jeszcze któryś z rodziców. Szedłem właśnie, żeby sobie rowerek przestawić. I przy samej praktycznej drodze taki piękny borowiczek mi się pokazał. A, proszę, jak ładny. Skoro jeden, to może będzie więcej. Witam po krótkiej przerwie. Zjadłem śniadanko, a teraz rybki. Trafił mi się pod grzybek. A wcześniej kilka maślaczków. Patrzymy dalej. Tym razem trafiły mi się takie dwa jaśniutkie borowiczki po siebie. Jeden i drugi.
wyjedzony przez ślimaki. Zobaczymy, czy gdzieś moczy nie ma. Zobaczcie, idę sobie drogą. I co? I przy samej drodze piękne borowiczki rosną, proszę zobaczyć. Jeden. I drugi. Trochę zjedzony przez ślimaki od spodu, ale... Może coś więcej będzie. Jaki ładny borowiczek. Na samej drodze. Właśnie zbierałem się do wyjścia. I mówię, że już jestem ponad 2 godziny w lesie. Starczy mi na dzisiaj. A tu jaki piękny jeszcze spotkałem. No. Taki ładny. O, to chyba jest drugi. Proszę zobaczyć. Dobra, jak będę się powoli żegnał. Jednak z rowerem po lesie się ciężko chodzi. No tak szybko to ja się chyba nie pożegnam. Na samej drodze rosną. Proszę zobaczyć. Takie ładne. Kolejne. Następny, proszę. Dobrze, popatrzę tu jeszcze chwilę, ale podsumowując, tam stoi rowerek. Podsumowując, zebrałem około 40 borowików, około 20 maślaków, około 10 podgrzybków, parę kurek, także fajnie było. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich miłośników grzybów. Dzięki za subskrypcję oraz łapki i czekam na komentarze. To do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Na koniec tylko jeszcze pokażę, jaki mi się trafił piękny borowik. Rośnie sobie obok muchomorka. Piękna sprawa. Ładna sztuka. Już się pakowałem. Jeszcze gdzieś mi się tam w oczy rzucił jakiś fajny borowik. No, teraz już naprawdę żegnam się z wami, pozdrawiam wszystkich miłośników lasu, grzybów i życzę miłej i słonecznej niedzieli.